Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam do obejrzenia bardzo szczególnego wywiadu, ponieważ naszym gościem jest minister spraw zagranicznych Węgier, Péter Szijjártó, który gości w Warszawie z okazji Warsaw Security Forum. Stosunki między Polską a Węgrami, jak by pan je ocenił, jakie są obecnie? To bardzo łatwo jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mogę powiedzieć, że mamy strategiczne partnerstwo, ale przede wszystkim mamy przyjaźń, jest to przyjaźń prawdziwa, ponieważ wiemy, że możemy na siebie liczyć bez jakichkolwiek warunków. Musimy oczywiście wziąć pod uwagę ataki ze strony Unii Europejskiej, którym padłyśmy ofiarą ostatnio na arenie europejskiej. Wiemy, że możemy na siebie liczyć, a więc gdy procedura z artykułu 7 została uruchomiona przeciwko Polsce, to Węgry natychmiast powiedziały, że nigdy nie zagłosują za sankcjami przeciwko Polsce, a Polska była pierwszym krajem, polski rząd był pierwszym rządem, który jasno powiedział, że po tym jak Parlament Europejski przegłosował uruchomienie procedury z artykułu 7 przeciwko Węgrom, że Polska zawsze będzie wspierała Węgry. Więc biorąc pod uwagę to, że w najbliższym czasie będą kolejne ataki przeciwko Węgrom w Unii Europejskiej, to jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, wiemy, że możemy na siebie liczyć. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego Unia Europejska to robi. W pana opinii, jaki jest powód uruchomienia tej procedury artykułu 7 przeciwko Polsce, przeciwko Węgrom? Jaki jest prawdziwy powód i jaki jest cel tej procedury ostatecznie? Co Komisja Europejska próbuje osiągnąć? Myślę, że są trzy powody. Pierwszy główny powód i dwa dodatkowe. Może zacznę od głównego powodu. To jest polityka migracyjna. Jest jasne, że Polska, Węgry i nasi przyjaciele z Czechosłowacji udowodnili, że to, co Bruksela próbowała zrobić w przeciągu ostatnich 3,5 roku, ukończyło się klęską. To jest kłamstwo, że nie można zatrzymać migracji. To jest kłamstwem, że migracja jest dobra dla Europy. I kłamstwem jest również to, że migracja nie powoduje żadnych problemów na kontynencie. Stało się jasne, że masywy i nielegalny napływ imigrantów stał się poważnym problemem w Unii Europejskiej. Stało się także jasne, że ustanowiły się równoległe społeczeństwa, że stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa kontynentu i stało się także jasno, że migrację masową, nielegalną można zatrzymać i myśmy to udowodnili. A drugi powód jest taki, że Polska i Węgry to są dwa kraje, które są gotowe spłynąć pod prąd przeciwko mainstreamowi i że można taką postawą przeciwko mainstreamowi odnieść sukces. Jeśli spojrzymy na politykę gospodarczą na Węgrzech i w Polsce, widzimy bardzo jasne, że to są dwie historie sukcesu, gospodarczego sukcesu. I musieliśmy użyć instrumentów, które idą na przekór mainstreamowym pomysłom gospodarczym. No i widać także, że nasze kraje i Polska i Węgry mają prawdziwe przywództwo, mamy stabilne gospodarcze tło, nie mamy także żadnej presji ze strony opozycji, są to stabilne rządy. Obaj premierzy Węgier i Polski to są politycy sukcesu, prawdziwymi liderami i to jest coś, co nie jest lubiane obecnie w Brukseli. Bruksela używa określenia populizm, to jest takie słowo wytrych. To dlaczego Bruksela mówi o zagrożeniach płynących ze strony Polski i Węgier? To jest debata bez żadnej racjonalnej podstawy. Na Węgrzech i w Polsce rządy odnoszą sukcesy, ponieważ realizują wolę ludzi. Co to oznacza populizm? Demokracja jest oparta na decyzjach ludu. Wasz rząd i nasz rząd nie zdobyły władzy wygrywając w loterii, tylko w wyborach. Ludzie wybrali te rządy, ponieważ podjęli decyzję, w jakim kierunku chcą, aby ich kraje szły. I to jest klucz do naszego sukcesu. W
Polsce i na Węgrzech oba rządy są uczciwe, bezpośrednie, wolne od hipokryzji i politycznej poprawności. I to jest coś, co nie jest lubiane w Brukseli, bo jeśli spojrzymy na język chociażby używany w Unii Europejskiej i no, podejścia politycznego w Unii Europejskiej, to jest to no, pełne hipokryzji, politycznej poprawności i starające się właśnie trzymać ludzi od dala, od decyzji w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. A my działamy dokładnie na odwrót. My jesteśmy naprawdę demokratycznymi rządami, bo mamy silną polityczną legitymację płynącą od ludzi. Gdy mówimy o dobrych relacjach między Polską a Węgrami, no to musimy także poruszyć to, co nas różni. Gości pan na Warsaw Security Forum i tam jednym z tematów rozmów to jest polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne i rewizjonistyczna polityka Rosji. A w Polsce i na Węgrzech stosunek do Rosji jest dosyć różny. Viktor Orban, premier Węgier, często spotyka się z prezydentem Władimirem Putinem. Mamy także rozbudowę elektrowni jądrowej w PAKS na Węgrzech przez rosyjskie firmy energetyczne. Czy Węgrzy widzą w Rosji partnera także w polityce energetycznej? Mamy pragmatyczny stosunek do Rosji, bardzo przejrzysty przy okazji. Nasz premier i prezydent Rosji mają jedno oficjalne spotkanie rocznie i tak było już jest od bardzo dawna. Inaczej niż w przypadku chociażby Francji, prezydent Emmanuel Macron był gwiazdą Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu. Na stronach Kremla podano, że tylko w tym roku Macron i Putin rozmawiali ze sobą 12 razy. Kanclerz Austrii spotkał się z Putinem 4 razy w tym roku. Nie da się nawet policzyć spotkań na wysokim szczeblu między oficjalami niemieckimi a rosyjskimi. Największy projekt infrastrukturalny w Europie jest realizowany między firmami zachodnimi a Gazpromem. Proszę spojrzeć na dane handlu między krajami zachodniej Europy a Rosją i widać od razu, jak bliskie są relacje między zachodnioeuropejskimi gospodarkami a rosyjską gospodarką. Oczywiście na powierzchni jest hipokryzja. Jest bardzo twarda komunikacja między Rosją a zachodnimi Europejczykami, ale jak spojrzymy poniżej powierzchni, to widzimy, jak wielkie deale gospodarcze są realizowane. I my mamy troszeczkę dosyć tego podejścia, mówienia, że mamy bliskie relacje z Rosją. Są oczywiście historyczne fakty. 85% naszych importów gazu pochodzi z Rosji, ale to nie jest dla zabawy, tylko ze względu na infrastrukturę. Więc nie macie innego wyjścia. Jeśli Amerykanie, Unia Europejska dadzą nam miliardy dolarów albo euro, żeby sfinansować rozwój infrastrukturalny w regionie, albo jeśli Chorwacja wreszcie zbuduje terminal LNG na Morzu Adriatyckim, albo Rumunii wreszcie podejmą decyzję, aby umożliwić wydobycie gazu z Morza Czarnego, no to wtedy byłoby dla nas o wiele łatwiej. Byłoby możliwe, aby zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Ale to są nadzieje czy możliwe scenariusze na przyszłość, ale obecnie nie mamy innego wyjścia niż brać gaz z Rosji. To jest bardzo niesprawiedliwe, żeby przedstawiać nas jako kraj, który ma najbliższe relacje z Rosją w Unii Europejskiej, bo to tak naprawdę zachodnioeuropejskie kraje mają wiele bliższe relacje z Rosją, z rosyjską gospodarką i robią tam wielkie interesy w porównaniu do nas. Nord Stream 2 chociażby, który jest niemieckim projektem. Jeśli chodzi o Nord Stream 2, to naszym największym zmartwieniem są podwójne standardy. Gdy małe, środkowoeuropejskie kraje chciały stworzyć gazociąg South Stream, aby właśnie dokonać dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, ten projekt został zabity na poziomie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską, przez unijne instytucje za pomocą regulacji. A teraz, gdy chodzi o Nord Stream 2, ta sama Komisja Europejska milczy. A jeśli porównamy te dwa projekty, to jest
jedna różnica. To jest udział firm, europejskich firm w tym projektu, bo South Stream zostałby zbudowany ze współpracy z małymi, środkowoeuropejskimi firmami energetycznymi, a Nord Stream 2 jest realizowane przez największe zachodnioeuropejskie firmy energetyczne. I w tym wypadku mówi się, że to jest kwestia wyłącznie biznesu, a w przypadku South Stream mówiono o tym, że jest to projekt polityczny i tego nie akceptujemy. Jest też pewien konflikt dyplomatyczny obecnie, toczy się między Węgrami a Ukrainą. Dzisiaj były doniesienia o kolejnym eskalacji tego sporu. Wszystko zaczęło się od ukraińskiej ustawy językowej, edukacyjnej, która ograniczyła możliwość nauki języka węgierskiego w szkołach mniejszości na Ukrainie. Czy jest jakieś wyjście z tego sporu? Mam nadzieję, że tak. To jest bardzo niekorzystna sytuacja, że mamy taki konflikt między Ukrainą a Węgrami. To jest złe dla Węgier, to jest złe dla węgierskiej mniejszości na Ukrainie, ale także dla Ukrainy. Chcielibyśmy poprawić tę sytuację. Problem polega na tym, że no nie my rozpoczęliśmy ten konflikt. To nie węgierski parlament uchwalił ustawę, która odbiera mniejszości dostęp do edukacji w języku rodzimym. Ani to nie był węgierski parlament, który uchwalił ustawę, który ogranicza możliwość używania ojczystego języka w administracji publicznej, w urzędach. To jest nie do przyjęcia, że petycja została umieszczona na stronach ukraińskiego parlamentu, która nawoływała do deportacji węgierskiej mniejszości z Ukrainy. To jest nie do przyjęcia, że w internecie pojawiła się lista śmierci stworzona przez ukraińskich ekstremistów, która wzywała właśnie do oczyszczenia Ukrainy z tych obywateli Ukrainy, którzy mają podwójne węgierskie obywatelstwo. To jest nie do przyjęcia w XXI wieku, jest nie do przyjęcia w Europie. I Ukraina musi w jakiś sposób ten problem rozwiązać. Są pewne oczekiwania ze strony Unii Europejskiej i także ze strony Komisji Weneckiej, jak ta węgierska ustawa o języku powinna zostać zmieniona, aby była zgodna z unijnymi regulacjami. W tej chwili Ukraina gwałci prawa węgierskiej mniejszości i tym samym prawo międzynarodowe. To tylko Ukraina może rozwiązać ten problem. Jesteśmy na to gotowi, bylibyśmy z tego bardzo szczęśliwi, ponieważ jesteśmy zainteresowani dobrymi relacjami z naszymi ukraińskimi sąsiadami, ale na razie nic Ukraina w tym kierunku nie robi. No ale Ukraińcy mówią, że Węgry te przyznały węgierskiej mniejszości, członkom węgierskiej mniejszości żyjącej na Ukrainie, obywatelstwo węgierskie. No i że Węgry także blokują rozmowy w ramach Komisji NATO-Ukraina. Czy Węgry są też gotowe na jakieś koncesje wobec Ukrainy? No, zablokowanie spotkań Komisji NATO-Ukraina jest konsekwencją decyzji podjętych w Kijowie. Bo łamiąc prawo, w tym wypadku węgierskiej mniejszości, łamią także swoje zobowiązania wobec NATO. Bo Ukraina przyjęła plan działań, który mówi o tym, że Ukraina musi szanować prawa mniejszości, a tego obecnie nie robi, tylko je łamie. I w związku z tym, jeśli tylko Ukraina przestanie łamać swoich zobowiązań wobec NATO i gwarantowane międzynarodowo prawa mniejszości, my także przestaniemy blokować rozmowy w ramach formatu NATO-Ukraina, ale z drugiej strony jesteśmy zainteresowani dobrosąsiedzkimi relacjami z Ukrainą.
I naprawdę mamy nadzieję, że Ukraina podejmie konieczne kroki. A jeśli chodzi o podwójne obywatelstwo, to w całej Europie istnieje coś takiego jak podwójne obywatelstwo. Jest to akceptowany w Unii Europejskiej fenomen. Są regulacje w Unii Europejskiej, które jasno stanowią, pod jakimi warunkami można zostać obywatelem Węgier, jeśli żyje się poza Węgrami. A więc jeśli ci ludzie, którzy żyją poza granicami Węgier, mają prawo do tego, żeby otrzymać obywatelstwo węgierskie, to je otrzymują. I to jest absolutnie zgodne z unijnymi regulacjami. A co się stało na Ukrainie? Przyznanie obywatelstwa węgierskiego zgadza się z europejskimi, międzynarodowymi i także węgierskimi regulacjami. Minister spraw zagranicznych Węgier był moim gościem i zapraszam do dalszego oglądania programu w telewizji w polsce.pl.